W imieniu samorządu uczniowskiego mam zaszczyt powitać na dzisiejszej uroczystości panią dyrektor Ewę Grodzką, pana dyrektora Mirosława Juszczyńskiego, pana dyrektora Mirosława Juszczyńskiego oraz wszystkich obecnych, których za chwilę wymieni i powita pani dyrektor. 14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą w Europie państwową władzę oświatową, która została powołana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok na drodze tworzenia polskiego szkolnictwa na szczeblach podstawowym, średnim i wyższym. Od tamtej pory 14 października jest uznawany za święto szkoły. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Ewę Grodzką. Dziękuję bardzo przewodniczącej samorządu uczniowskiego Aleksandrze Krasuskiej za wprowadzenie nas w tematykę dzisiejszego święta. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, dzisiejszy dzień wyjątkowo mnie cieszy. Ja dzisiaj mam skrzydła u ramion. Dlaczego? Każdą komórką ciała odbieram, jak piękne jest to święto, jak radosne i jak niezwykłe. Jesteśmy i my, jako nauczyciele, pracownicy oświaty, bohaterowie dzisiejszego święta, ale także wy, kochana młodzieży, pięknie, odświętnie ubrani, od razu czuję się podniosłą atmosferę. Okazujemy sobie nawzajem jeszcze więcej życzliwości niż na co dzień, a przede wszystkim tu i teraz jesteśmy razem, przedstawiciele wszystkich gremiów szkolnej społeczności. I wierzę, że najbliższe chwile spędzimy bardzo miło, w życzliwej, wręcz rodzinnej atmosferze, zapominając na chwilę o wielości obowiązków związanych z naszą pracą nauczyciela, a także z waszej perspektywy, drodzy uczniowie, o trudzie nauki. Dziękuję wszystkim za obecność z nami w tym wyjątkowym dniu. Z ogromną przyjemnością pragnę powitać wśród nas pana Szczepana Niebrzegowskiego, starostę radzyńskiego. Powitajmy gromkimi brawami. Dziękuję panie starosto za obecność z nami, bardzo się cieszymy. Witam w naszym gronie po raz pierwszy panią Paulinę Zaprzalską, przewodniczącą Rady Rodziców w naszym liceum. Witamy serdecznie. Witam wszystkich nauczycieli i pracowników naszego liceum. Witam wszystkich państwa gorąco. Powitajmy brawami. Z głębokim szacunkiem kłaniam się i witam nauczycieli emerytowanych naszej szkoły. Widzę pana dyrektora Tadeusza Pietrasa, panią Anię Komar, panią Ewę Manowiec, panią Elżbietę Mysłowską. Jeszcze tak się porozglądam, panią Izę Żerewiec. Cieszę się bardzo z państwa obecności. Witamy państwa serdecznie. Kochani, witam was, wspaniałą młodzież pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Brawa dla was. Witam przedstawicieli mediów, naszych szkolnych, a także powiatowych. Panią Izę, bardzo dziękujemy za państwa obecność. Już się cieszymy na to, co zobaczymy po uroczystości. Szanowni Państwo, w Dniu Święta Edukacji Narodowej tak naturalnie kierujemy nasze myśli ku nauczycielom, uczniowie ku swoim obecnym nauczycielom. My, dorośli, wspominamy naszych nauczycieli i jesteśmy przepełnieni wdzięcznością. Dzisiaj chcielibyśmy najpiękniej, jak potrafimy, tę wdzięczność wyrazić. Młodzież na pewno wyśpiewa ją przepięknie. Doceniamy dzisiaj szczególnie trud. Zdajemy sobie sprawę, że praca nauczyciela do łatwych nie należy. Ja sama wiem to osobiście, jak trudna jest to praca. Ale jak patrzę na państwa,
to jestem pewna jednej niezaprzeczalnej zalety tego zawodu. W tym zawodzie ludzie się nie starzeją. Młodość udziela się wszystkim nam. Jak patrzę na Państwa pełnych optymizmu, uśmiechu, radości w oczach, to wiem, że dla nas wszystkich czas w szkole się zatrzymał. I niech tak będzie. Pozostańmy zawsze młodzi. Szanowni Państwo, dziękuję dzisiaj w imieniu własnym, ale także wszystkich uczniów, wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom naszej szkoły za to, że jesteście bardzo oddani swojej pracy i temu miejscu, w którym jesteśmy. Bardzo doceniam wśród naszych nauczycieli, że jesteście ofiarnymi pedagogami, że jesteście pasjonatami tego, co robicie, że mogę Wam śmiało powierzyć młodzież, która mnie jako dyrektorowi szkoły została powierzona przez rodziców, że mogę Państwu ufać. Wiem, że młodzi ludzie w tej szkole zostaną świetnie wykształceni, przygotowani do życia, ukształtowani w duchu wartości dla nas najcenniejszych. To znaczy szacunku dla drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, miłości do Boga i ojczyzny, tolerancji, poczucia równości bez kompleksów w Europie i w świecie. Doceniam niezwykle, że jesteście Państwo fachowcami w swoich dziedzinach, ale także, że jesteście wspaniałymi pedagogami i psychologami, że potraficie zobaczyć problemy młodzieży, ale także doradzić rodzicom. Potraficie sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Pomagacie słabszym, ale także dostrzegacie uczniów zdolnych i pomagacie rozwinąć skrzydła. Dziękuję za Państwa wrażliwość i empatię. Jesteście na co dzień pogodni, życzliwi, wyrozumiali. Nie patrzycie na zegarek, nie liczycie swojego czasu i pracujecie, jestem tego pewna, mówię to ze stuprocentową pewnością, dużo więcej niż przewidują szkolne plany nauczania. A to się już dzieje społecznie i za to bardzo dziękuję. Taka praca oddana prowadzi do tego, że w naszej szkole osiągamy liczne sukcesy. Na sekundę pozwolę sobie wrócić do ubiegłego roku i wspomnę, że po raz kolejny nasza szkoła znalazła się bardzo wysoko w rankingu perspektyw. Mamy po raz kolejny brązową w tym roku tarczę 2024. Cieszymy się wysoką zdawalnością matur. Ona w tym roku ostatecznie wynosi 99,3%, ale tylko dlatego, że jedna z absolwentek nie stawiła się na poprawkę. Gdyby przyszła, już byśmy świętowali 100%. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i w olimpiadach. I tak tylko w ubiegłym roku mieliśmy w szkole 3 tytuły laureata olimpiady przedmiotowej, 2 tytuły finalistów olimpiad, 2 tytuły zwycięzców w ogólnopolskich konkursach wiedzy, wyróżnienia w matematycznych i fizycznych międzynarodowych konkursach. Nie mogę nie wspomnieć, bo to jest wiadomość sprzed 2 dni, że nasza tegoroczna absolwentka Patrycja Borkowska znalazła się w grupie 230 najlepszych polskich maturzystów, a tych maturzystów w tym roku było ponad 245 tysięcy i ona w gronie 230 najlepszych. Przyszedł dyplom dla niej do szkoły, ale także dla nas wszystkich, dla społeczności pierwszego liceum oraz rekomendacje dla Patrycji. To są sukcesy nas wszystkich, z których powinniśmy się każdego dnia cieszyć i które każdego dnia powinny nas też motywować do dalszej pracy. Pewnie będę się powtarzać, bo kiedy myślę o Dniu Nauczyciela, to
słowo wdzięczność chodzi mi po głowie cały czas, więc jeszcze raz dziękuję za tak piękną, oddaną pracę. Dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków nauczyciela, wychowawcy, niezwykłą troskę o jak najlepsze przygotowanie uczniów do dorosłego życia, za Państwa odpowiedzialność, za serce, którym dzielicie się z uczniami i za poświęcony czas na wiele wycieczek. Za to, że jesteście Państwo twórczy, kreatywni, pełni pomysłów, ciągle nowych, ciekawych inicjatyw, które wykraczają zdecydowanie poza standardowe obowiązki. Teraz skupię się na bieżącym roku szkolnym. Proszę Państwa, dzisiaj jest 10 października. Policzyłam, od początku roku szkolnego było 29 dni roboczych. A ja tylko tak szybciutko pomyślałam sobie, co w tym czasie wydarzyło się w szkole. I mam wypisane 22 działania, które nie ograniczały się do spotkania 15-minutowego z młodzieżą. Posłuchajcie Państwo, tak będę od wczoraj cofać się, co się działo w szkole. A więc tak, odbył się niezwykle barwny, kolorowy, pełen pomysłów Dzień Niemiecki, który był 8 października, a który tak naprawdę zakończył się dzisiaj konkursem wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Dzień skupienia szkolnego koła Caritas w Stadninie Koni w Głównym. Samorząd uczniowski przystąpił do programu Młodzi Aktywni. Będzie to program, który będzie trwał do grudnia i mnóstwo zajęć i warsztatów się z tym wiąże, a także zastrzyk pieniędzy do szkoły. 4. Grupa uczniów wzięła udział w radzyńskiej paraolimpiadzie. Nauczyciele przeszkolili się w zakresie dezinformacji. Niezwykle ciekawe szkolenie. Odbyła się fascynująca wycieczka do Szkocji, wielodniowa. Biwak harcerski. Lekcja historii połączona z promocją książki Radzyńska Golgota. Turniej Rumikiu. 7. Młodzieżowy rajd rowerowy. Charytatywne akcje na rzecz powodzian. Sadzenie krzewów na posesji szkoły. Wyjścia na lekcje o drzewach do nadleśnictwa. Wyjazdy na pokazy fizyczne na UMCS. Wycieczka w Tatry. Dzień Chłopaka. Obecnie w Krakowie przebywa grupa maturzystów. Dzisiaj będą uczestniczyć w sztuce teatralnej, jutro zwiedzać Kraków i Muzeum Auschwitz. Odbyły się również demokratyczne wybory na prezydenta szkoły, 23. rajd harcerzy radzyńskich, kiermasz podręczników, wywiadówka, spotkanie rady rodziców i już liczne konkursy wiedzy, które pierwsze etapy się odbyły, czekamy na kolejne. Przed nami wyjątkowa uroczystość, być może największa w tym roku, powiatowe obchody 40. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Już zaczęły się działania w tym kierunku. Pewnie nie wymieniłam wszystkiego i od razu przepraszam, jeżeli ktoś myśli, zrobiłam jeszcze to czy to, a pani dyrektor nie wymieniła, bo musiałabym naprawdę posiedzieć nad tym, ale chciałam, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, jak duże tempo pracy narzuciliśmy sobie i wiem, że je utrzymamy do końca roku, jak tutaj w szkole szkoła tętni życiem. I za to Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Za to, że stworzyliście albo stworzyliśmy wszyscy razem arcyaktywną społeczność szkolną. Jestem z tego dumna. Wspomniałam, żeby odbył się Dzień Niemiecki, który zakończył się dzisiaj konkursem wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Czy jest wśród nas uczennica klasy 3 F Julia Kruczek? Nie ma Julii, ale pragnę ją wyróżnić. Ona jako jedyna zdobyła maksymalną liczbę punktów w tym konkursie. Także wielkie brawa dla Julii za ten konkurs. Turniej Rumi Cup zorganizował samorząd uczniowski. Przewodnicząca samorządu uczniowskiego poprosiła mnie, abym w tym momencie udzieliła jej na minutkę głosu, bo są też dyplomy dla zwycięzców tego konkursu.
23 września w naszej szkole właśnie odbył się turniej Rumików i teraz chciałabym nagrodzić zwycięzców. Więc pierwsze miejsce zdobyła Martyna Gil. Czy jest Martyna? Nie wszyscy muszą być, bo niektórzy są na wycieczce, niektórzy może skończyli już lekcje. Drugie miejsce zajęła Helena Borysiuk. I trzecie miejsce Juliana Dolna. Czy ktoś z tych uczennic jest? Któraś z tych uczennic? W takim razie dyplomy wręczymy, ale jest nam bardzo miło poinformować, że turniej cieszył się zainteresowaniem. Na wycieczce, tak. Właśnie, to będzie też, ta informacja padnie też przy nagrodach dla nauczycieli, bo też są na wyjazdach. Jeżeli w szkole tyle się dzieje, to trudno uchwycić społeczność szkolną w 100%, żeby w danym czasie wszyscy byli. Szanowni Państwo, Święto Edukacji Narodowej to dobra okazja, najlepsza chyba, żeby do słów podziękowań dołożyć nagrody i wyróżnienia. W tym roku srebrny medal za długoletnią służbę otrzymuje pani Aleksandra Pawlak-Karczewska. To będzie wydarzenie miało miejsce 18 października w Międzyrzecu Podlaskim. Gratulujemy pani profesor. Wielkie brawa. Nie mamy jeszcze informacji na temat nagród ministra edukacji narodowej i medali Komisji Edukacji Narodowej, więc na te wiadomości czekamy, bo byli typowani nauczyciele z naszej szkoły. Zapraszam teraz na forum pana starostę, pana Szczepana Niebrzegowskiego i pozwolę sobie poinformować państwa, komu w tym roku pan starosta przyznał nagrody. Na slajdzie tutaj też będzie informacja, śledźcie państwo, natomiast wyczytane osoby zapraszamy tutaj na forum. Nagrodę starosty Radzyńskiego otrzymuje pani Barbara Nieścioruk. Za ogromne sukcesy w tamtym roku finalistów, laureatów Olimpiady AGH, Taonów, konkursu ogólnopolskiego, laureat pierwszego miejsca, konkurs Eureka. Nagrodę... Czy teraz chciałby pan wręczyć, czy to chyba? Dobrze. Wielkie brawa. Tak jest, dokładnie. Basienko, zostań z nami, wspólne zdjęcie. Tak. Zapraszam na forum panią Anetę Tomaszuk, nauczycielkę języka francuskiego, która otrzymuje nagrodę starosty Radzyńskiego. Się wydaje, że pani dyrektor będzie niezręcznie czytać, ponieważ te dotychczasowe nagrody były na wniosek dyrektora szkoły i grona pedagogicznego, natomiast nagrodę specjalną starosty z inicjatywy starosty chciałbym wręczyć pani dyrektor, pani magister Ewie Grodzkiej, dyrektora pierwszego liceum w Radzyniu Podlaskim. Pani dyrektor, bardzo serdecznie gratuluję. Że pan starosta został już tutaj do nas poproszony na forum. Proszę o zabranie głosu, panie starosto.
Pani dyrektor, panie dyrektorze, koleżanki i koledzy, nauczyciele, pracownicy pierwszego liceum w Radzyniu Podlaskim, droga młodzieży, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tą dzisiejszą piękną uroczystość i chcę powiedzieć, że wszystko to, co powiem, to będzie nie tylko w moim imieniu, ale w imieniu Zarządu Powiatu Radzyńskiego, który mam ogromny honor reprezentować i w imieniu Rady Powiatu Radzyńskiego. Chciałbym przede wszystkim pogratulować tych ogromnych osiągnięć, o których tutaj pani dyrektor mówiła, wszystkim państwu, kadrze pedagogicznej, ale też młodzieży, bo to przecież bez młodzieży nie dałoby się, że tak powiem, tych sukcesów osiągnąć. Jestem jako starosta radzyński bardzo dumny z tej naszej szkoły. Tu nie wszystko było powiedziane. Ja rozumiem, że z uwagi na ramy czasowe nie da się wszystkiego powiedzieć. Ja jestem dumny, że miałem przyjemność nie dalej jak kilka dni temu wręczyć chyba największą w historii właśnie powiatu radzyńskiego liczbę 17 stypendiów starosty radzyńskiego. I gratuluję, droga młodzieży, wam tych stypendiów i powiem tak. Będę szczęśliwszy, jeżeli wydam jeszcze więcej pieniędzy na te stypendia, bo jak połączę liczbę stypendiów z wynikami konkursów, z wynikami matur, to dochodzę do wniosku, że ten system stypendiów naukowych był strzałem dziesiątkę. To jest jeszcze jeden dowód, obok tych, o których mówiła pani dyrektor, związanych z wynikami matur, że ta szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki i tych wyników bardzo serdecznie gratuluję. Jakbyśmy zerknęli przez okna, to moglibyśmy powiedzieć, że nad radzyńską oświatą świeci słońce i nie zbierają się żadne chmury. I chcę powiedzieć, zadeklarować w imieniu władz powiatu radzyńskiego, że autentycznie tak jest. Mamy plany rozwojowe, mamy projekty, współpracujemy bardzo ściśle z dyrektorami szkół. Chcę powiedzieć, nie patrzymy na siebie, tylko patrzymy razem w jednym kierunku. I myślę, że to daje nadzieję na przyszłość. Bardzo dziękuję za te wszystkie formy, o których właśnie też tutaj pani dyrektor tak pięknie mówiła. Bardzo wzruszające są te akcje charytatywne, w które ta szkoła się angażuje. Też w imieniu władz powiatu radzyńskiego serdecznie dziękuję za obecność nauczycieli i uczniów w momentach dla powiatu radzyńskiego takich szczególnych. To nie chodzi tylko o 3 maja, nie chodzi tylko o 11 listopada, ale przecież w tym roku był i 1 sierpnia, rocznica powstania warszawskiego okrągła, prawda? 1 września, 17 września i też bardzo serdecznie pani dyrektor osobiście chciałbym pani podziękować za to, że że chwili zastanowienia zgodziła się pani z inicjatywą właśnie Związku Zawodowego Solidarność i starosty radzyńskiego uczczenia 40. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, bo właśnie w tych murach będziemy, można powiedzieć, mieli finalizację tych działań, podsumowanie konkursów, ale wierzę w to, że odbędzie się też piękna akademia i za to bardzo serdecznie dziękuję. No i czego może życzyć starosta radzyński w dniu tak pięknego święta, które, jak już się powtarzam, jest świętem nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, bo to jest święto całej społeczności szkolnej i organu prowadzącego, i nauczycieli, i pracowników, i uczniów, i ich rodziców. No życzyłbym tego, żebyśmy za rok, daleko nie będę sięgał, ale żebyśmy za rok mogli w zdrowiu i w bezpiecznym kraju spotkać się na kolejnych obchodach Dnia Edukacji. A wszystkim moim koleżankom, kolegom, z uwagi na to, że 14, o ile pamiętam, to jest dzień wolny od pracy, życzę tego, żebyście przez ten weekend i przez ten poniedziałek porządnie zrezetowali, po prostu odpoczęli na łonie rodziny. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli państwo pozwolicie, to na ręce pani dyrektor przekażę ten symboliczny bukiet pięknych polskich kwiatów skierowany do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
bukiet, proszę Państwa. Bardzo dziękujemy za te słowa, piękne, życzliwe, ciepłe. Oby się te wszystkie życzenia nam spełniały i żeby nasza współpraca nadal tak pięknie układała się dla dobra wspólnego tej społeczności szkolnej. Szanowni Państwo, Pan Starosta nagrodził nas, wyróżnił. Pora, żebym ja jako dyrektor szkoły do tych nagród, które już otrzymaliśmy, dołożyła swoje. I tak zapraszam na forum kolejnych nauczycieli. Pana Mirosława Juszczyńskiego, wicedyrektora szkoły, który odbierze nagrodę dyrektora. Ja nagrody wręczę wszystkie, tylko zapraszam już na to. Zapraszam koleżankę Małgorzatę Bogusz, dyplomowaną nauczycielkę geografii. Gratuluję pani profesor. Zapraszam. A właśnie. Panią Annę Furman-Jędrys, która nie wyjdzie niestety po nagrodę, bo jest właśnie na wycieczce jako opiekun w Krakowie i w Auschwitz. Ale gratulujemy pani Ani, nauczycielka hiszpańskiego, niezwykle zaangażowana i w wymianę młodzieży polsko-hiszpańską i co roku dni hiszpańskie w naszej szkole. Serdecznie gratulujemy stojącemu teraz za kamerą, ale zapraszamy tutaj na forum pan profesor Jacek Karczmarz, nauczyciel informatyki. Zapraszamy serdecznie. Bardzo gorąco zapraszam panią profesor Gabrielę Kobyłkę, nauczycielkę języka angielskiego. Kilka lat w naszej szkole, ale niezwykle aktywna. Szkolny słowik, jak widać, z mikrofonem. Bardzo gorąco zapraszam pana profesora Lucjana Kotwicę, członka zarządu powiatu radzyńskiego. Serdecznie gratulujemy, zapraszam. Zapraszam koleżankę Iwonę Kożuch, nauczycielkę języka niemieckiego. Przepiękny dzień niemiecki przygotowała pani profesor. Zapraszam panią Małgorzatę Nadolną, nauczycielkę języka angielskiego, autorkę wielu sukcesów uczniowskich, między innymi laureata pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego. Zapraszam pana profesora Adama Pękałę, znanego nam wszystkim szachistę, który ze swoimi szachistami w wojewódzkich olimpiadach liczy się. Zapraszam panią profesor Elżbietę Szalast, nauczycielkę matematyki, autorkę wielu sukcesów w konkursach międzynarodowych, laureatka Olimpiady AGH z matematyki również. I pani Teresa Wachulik, która rozchorowała się, jej nie będzie, ale jest również laureatką Nagrody Dyrektora Szkoły za ogrom pracy jako nauczyciel języka polskiego. Wieczornice, praca szkolnej gazetki Bezmyślnik między innymi. Wspaniali nauczyciele, a teraz z ogromną radością wręczę Państwu takie symboliczne dyplomy, pamiątki, nagrody, ale za tym symbolem idzie jeszcze dodatek. Gratuluję panie dyrektorze, dziękuję. Prawa ręka moja i lewa, obie wszystkie. Bardzo serdecznie gratuluję. Powiem tak, że Państwo wszyscy tak bardzo zapracowaliście na te nagrody. To dzięki Wam słychać o szkole. Gratuluję. Tak, skąd pan profesor zna ten dyplom? Gratuluję z wielkim szacunkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przepiękne konkursy, śpiewacze. Drogie śpiewanie naszej szkoły. Iwonka, gratuluję raz jeszcze. Już zdobyła się rozpocząć w emocjach, ale pięknie było. Po prostu. Dziękuję i gratuluję. Dało bez tego pulpitu. Może wyjdźmy troszkę do przodu, dobrze? Thank you.
W imieniu wszystkich nagrodzonych nauczycieli chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu całego tego grona za nagrody. Proszę Państwa, na pewno by tych sukcesów wszystkich nie było, gdyby nie postawa Pani Dyrektor, nie postawa Pana Starosty, dlatego że oni tworzą warunki do tego, żeby szkoła funkcjonowała na odpowiednim poziomie. Tutaj Pan Starosta pewnie z wrodzonej sobie skromności nie powiedział o wielu rzeczach, które są planowane w odniesieniu do szkoły. Niby taka prozaiczna rzecz jak kanalizacja, prawda, czy wymiana drzwi, no ale to są rzeczy, które sprawiają, że dzięki temu szkoła może funkcjonować w estetycznych i bardzo takich ludzkich warunkach. Dziękujemy bardzo i panu staroście, i pani dyrektor. No i zapomniałem. Od przyszłego roku nauczyciele 5% premii, nie 4, także no, jest to niby niewielka rzecz. Super, cudownie. A to jest oczywiście niespodzianka ze strony pana starosty i zarządu powiatu rodzyńskiego. Dodatek motywacyjny, wzrasta pula środków pieniężnych. Kochani, szkoła to nie tylko nauczyciele, to przede wszystkim zawsze uczniowie. Dla was, kochani uczniowie, są nauczyciele, ale żeby szkoła funkcjonowała, potrzebuje też pracowników administracji, które to panie na co dzień w gabinetach, może niekoniecznie widzicie je zawsze, ale bardzo sumiennie pracują, jak mróweczki się uwijają, żeby wszystko było na czas i zgodnie z przepisami. Te panie proszę teraz na forum szkoły, pragnę je nagrodzić. Zapraszam panią Elżbietę Bilską, Beatę Fijałek, Agnieszkę Gaweł i Elżbietę Stolarczyk, a na zdjęciu z ubiegłego roku. Zapraszam teraz panie kucharki, które również odbierają w tym roku swoje nagrody. Zapraszam panią Jolantę Sidor, zapraszam panią Iwonę Sokół i panią Agnieszkę Wadowską, a panie są na zdjęciach już w nowo urządzonej kuchni z najnowszymi okapami, wywietrznikami, więc można się przyjrzeć też. Na co dzień dba o to, żebyśmy mogli pracować w przyjemnych warunkach, to nasze panie sprzątaczki, które również pragnę nagrodzić. Panią Agnieszkę Cuch, panią Agnieszkę Burczaniuk, panią Jadwigę Droś, panią Annę Matwiej, panią Barbarę Wróblewską, panią Małgorzatę Zalewską. Czy panie dotarły do nas, czy jak zwykle sprzątają i pilnują nas teraz, żeby nikt do szkoły nie wszedł? Dyplomy oczywiście.
goście czekają, a nagrody są przekazane. Szanowni Państwo, jeszcze taka jedna nagroda przyjęła się u nas w szkole. Za nią nie idą już żadne finanse, ale to jest takie honorowe wyróżnienie. Tak jak cenimy i nagradzamy uczniów, którzy mają stuprocentową frekwencję w szkole, tak też pragniemy docenić nauczycieli, którzy nie opuścili ani jednego dnia pracy z powodów leżących po stronie nauczyciela, bo być może nie zawsze byli fizycznie w szkole, ale dlatego, że realizowali inne obowiązki związane ze szkołą. Dyrekcja daje przykład, więc zapraszam pana dyrektora na forum. Zapraszam księdza Grzegorza Guraja. Pan Artur Musiejuk pracuje dzisiaj w innej szkole. Zapraszam panią Małgorzatę Kozak, pana Artura Chmielewskiego, panią Ewę Skrzypczak i panią Elżbietę Szalas. Czyli wzorowa ocena z obecności i podejścia do obowiązków szkolnych. Gratuluję panie dyrektorze. Dlatego taki początek w tej szkole. Dyrektor jest codziennie. Cieszę, gratuluję mimo tylu obowiązków. Pani dyrektor przychodzi, bo ja też mam do pani dyrektor. Serdecznie gratuluję. Pana Artura i pani Małgosi dzisiaj nie ma, ale to też nie z własnej. Dziękujemy. W roku 2024 kilku nauczycieli, pracowników obsługi i administracji odebrało nagrody jubileuszowe. I tak, pani Katarzyna Skrzeczkowska po 20 latach pracy, pan Wojciech Gil, pani Skrzeczkowska po 25, pan Wojciech Gil po 20 latach pracy, pani Monika Nowicka po 20 latach pracy, pan Adam Olek, który niestety teraz przebywa na zwolnieniu lekarskim, odebrał nagrodę jubileuszową, uwaga, uwaga, po 45 latach pracy. Wielkie gratulacje. I pani Agnieszka Burczaniuk po 20 latach pracy. Więc to są też takie dodatkowe nagrody, które bardzo cieszą. W tym miejscu poproszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców, panią Paulinę Zapszalską. Pani Paulina jest mamą uczennicy klasy trzeciej i ucznia klasy pierwszej. Gratuluję wyboru jednocześnie, który się dokonał 26 września na zebraniu Rady Rodziców. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Witam wszystkich nauczycieli, wszystkich gości. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej chciałabym w imieniu wszystkich rodziców z całego serca podziękować Wam za codzienną, pełną zaangażowania pracę, którą wkładacie w kształtowanie młodych umysłów. Wasza pasja, cierpliwość i oddanie sprawiają, że ta szkoła jest miejscem wyjątkowym, gdzie wiedza łączy się z życzliwością, a wyniki naszych dzieci są tego najlepszym świadectwem. Życzę Państwu, aby każdy dzień przynosił satysfakcję z Waszych działań, a każda lekcja była źródłem radości, zarówno dla Was, jak i dla uczniów. Niech nie zabraknie Wam energii, siły i wytrwałości w codziennych wyzwaniach, a sukcesy Waszych podopiecznych niech będą największą nagrodą za Wasze wysiłki. Dziękuję Wam za to, że osiągacie nie tylko świetne wyniki, ale również tworzycie ciepłą, prawie domową, wspierającą atmosferę, która sprawia, że wszyscy czujemy się częścią tej wyjątkowej społeczności. Pozwolicie Państwo, że na ręce pani dyrektor przekażę podziękowania dla wszystkich nauczycieli, bo jak już pani dyrektor wspomniała, mam dwójkę dzieci w tej szkole i nie zdarzyło się, żebym słyszała jakieś niepochlebne opinie o nauczycielach, więc samo to świadczy o tym, jak wspaniałe grono pedagogiczne jest w tym liceum. Dziękuję Wam za Waszą pracę i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy pani przewodniczącej za takie słowa uznania.
to najbardziej cieszy, jeżeli nasi uczniowie o nas dobrze mówią. Po to tutaj jesteśmy, żeby oni czuli się przez nas dobrze zaopiekowani, dobrze kształceni i żeby odbierali, że my ich po prostu lubimy i dla nich jesteśmy tutaj. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, powolutku szykujemy się, żeby oddać głos młodzieży, która pewnie życzenia i swoją wdzięczność nam wyśpiewa. Przekazujemy głos samorządowi uczniowskiemu. Jako pierwsza przed państwem wystąpi Izabela Koczkodaj, która zagra na fortepianie utwór Solas. Niebo rozpina płynność arkad, pejzaż.
łzarz powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmie lato, wiatrem sparzony jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą. Milena Poprocka zagra dla nas na flecie Blas Pucichar. Thank you.
A teraz Franciszek Dawidek zaśpiewa dla Państwa Nauczmy się żyć obok siebie Zbigniewa Wodeckiego. Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszanym, gdy ucichnie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chybem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Wykona dla nas utwór pod tytułem Kocham Cię Życie Edyty Geppert. Thank you.
spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dotknąć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja. Martyna Belniak zaśpiewa Radość Najpiękniejszych Lat Anny Jantar. Thank you.
Teraz przed Państwem wystąpią Zuzanna Szymecka, Gabriela Mackiewicz wraz z chórem i wykonają... Znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować Wam, drodzy nauczyciele, za pracę, poświęcenie, cierpliwość, jaką nas obdarzacie. Nasze podziękowanie to przede wszystkim wdzięczność. To obietnica, że dzięki Wam wyrośniemy na wartościowych ludzi. W każdym młodym człowieku żyje nadzieja, że w swym życiu spotka kogoś, kto natchnie go wiarą. To, że stanie się tym, kim może i pragnie być. Wszyscy, którzy z nami pracują, wkładają wiele starań, by nie ugasić tej iskry, co więcej, by rozniecić płomień ambicji i aspiracji. Drodzy nauczyciele, dziękujemy za najpiękniejszy dar, za wiedzę. To dzięki Wam, szanowni pedagodzy, jesteśmy w stanie zdobywać wiedzę, spełniać swoje marzenia, rozwijać się. Pragnę wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły złożyć najserdeczniejsze życzenia,
abyście byli zdrowi, zadowoleni z pracy, którą wykonujecie, zadowoleni z nas. Nie zaznawajcie kłopotów i trosk. Bądźcie pogodni i uśmiechnięci. Niech spełnią się wasze marzenia. Zapewniamy was w dniu waszego święta, że gdziekolwiek będziemy, wspomnienie o was będzie z nami. Dziękujemy wam i z całego serca życzymy wszystkiego, co najlepsze. Młodzież wręcza kwiaty, składa życzenia, a ja powiem tak, mówiłam, że młodzież przepięknie wyśpiewa dla nas dzisiaj życzenia, ale że to będzie taki popis, który sięgnął gwiazd dzisiaj. Wszyscy kochani, zapraszamy was tutaj, którzy występowaliście. To było arcymistrzostwo. Wspaniale. Wzruszyliście nas do łez, ja miałam dreszcze cały czas. Jesteście naprawdę wspaniali, utalentowani. Nie wiem, panie starosto, czy mogę zdradzić, co mi pan na ucho powiedział, ale to chyba jak pan zdecyduje. Bo tutaj naprawdę rodzą się nowe pomysły, jak pan starosta patrzył na was. Taka myśl, że artystów też trzeba nagradzać. Więcej nie rozwijam tej myśli. Kochani, bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy. Jesteście mega utalentowani i chcieliście ten czas z nami spędzić i zadedykować swoje wykonania arcymistrzowskie, tak jak mówię, fantastyczne, fenomenalne. Jesteśmy przeszczęśliwi dzisiaj. Dziękujemy wam wszystkim bardzo, 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 bardzo. I wiemy, że świat o was jeszcze usłyszy. Na pewno jak wyjdziecie z tej szkoły, będziecie najlepszymi ambasadorami. Wszystkiego najlepszego, kochani, od nas, również dla was. Przepięknie przygotowaliście. To przygotował nowo wybrany samorząd uczniowski w demokratycznych wyborach. Opiekunem samorządu jest pani profesor Monika Rączka, która nad młodzieżą tutaj czuwała. Wielkie brawa, pani profesor. Jak zwykle niezastąpiony przy konsoli pan profesor Marek Spozowski, bardzo dziękuję. Odkąd pan profesor zasiadł za konsolą, nie mamy żadnych problemów ze sprzętem. Okazało się, że wszystko działa, a myśleliśmy, że mamy sprzęt nie nadający się do użytku. Panie profesorze, zwracam się do pana Pawła Iwańczuka. Wszystkie zdjęcia, które dzisiaj w prezentacji wykorzystałam, to oczywiście były pańskie zdjęcia. Dziękuję za to i czekamy na kolejne. Panie profesorze, zwracam się do Jacka Karczmarza. Zawsze tutaj z nami pan jest. Wszystko nagrane, utrwalone. Po latach to będzie dopiero seria wspomnień. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Jakub, za filmowanie. Wszystkim, którzy z nami dzisiaj zechcieli być, bardzo serdecznie dziękuję. Uczniom już powoli mówimy do widzenia. A państwa nauczycieli zapraszam na uroczysty obiad w Ustrzeszy.